2008 roku telewizja TVS nadała pierwszy sygnał. Mija dokładnie 15 lat, odkąd gościmy w Państwa domach. Podążając za postępem technologicznym, uruchomiliśmy zupełnie nowe, wirtualne studio. Nowoczesna technologia to ogrom możliwości, których efekty sukcesywnie będziemy prezentować na wizji. Pierwsze z nich zaprezentowano dziś podczas oficjalnego otwarcia studia. Studio ma łączyć i telewizję TVS z Wydziałem Graficznym Akademii Śląskiej. My na tym nowoczesnym studiu chcemy tworzyć filmy, grafiki i otworzyć w zasadzie naszej młodzieży zupełnie nową ścieżkę nauczania graficznego. Nie zauważa się tutaj, że to jest robione wszystko w studio, dlatego że w tej wirtualnej rzeczywistości człowiek się porusza, pozostają cienie, tak jakby to rzeczywiście była jakaś rzeczywistość naturalna. Marzyliśmy cały czas o wejściu jeszcze jeden poziom wyżej. Starania takie czyniłam już 8 lat temu. Napisaliśmy pierwszy wniosek. Wtedy niestety nie został pozytywnie oceniony. W 2020 roku pojawiła się kolejna właśnie taka okoliczność, gdzie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpisało konkurs, pojawiły się pieniądze z Funduszu Rozwoju Regionalnego i stwierdziliśmy, musimy to wygrać. Byliśmy też bardziej doświadczeni, mieliśmy większą wiedzę już realizacyjną, stąd bardzo dobrze przygotowaliśmy się do tego projektu. Praktycznie cała załoga była postawiona w gotowości. Wszyscy przyczynili się do tego, że powstał właśnie ten projekt. Dzięki systemowi Unreal 5.1 jesteśmy w stanie sobie wykreować fotorealistyczne sceny. I tak naprawdę to już nie są plansze, tylko to są już całe wielkie sceny, które jesteśmy w stanie zaprogramować. Tak? W telewizji jest gra światła, jest gra ładnych obiektów. Tworzymy sobie te sceny, wymyślamy i je przekładamy na realistykę. I tak naprawdę wszystko to, co jesteśmy w stanie wytworzyć graficznie, jesteśmy w stanie to zrobić. Tak? Dzięki temu systemowi, dzięki połączeniu świata gier komputerowych z telewizją, jesteśmy w stanie wytworzyć praktycznie każdą naszą wyobraźnię, którą sobie wykreujemy. Już nie problem jest stworzyć świat wirtualny, tylko jest teraz pytanie, my stawiamy pytanie, co w nim chcemy pokazać, bo odbudowanie rzeczywistości w świecie wirtualnym już jest bardzo proste, znaczy to już naprawdę zaciera się granica i my nie widzimy, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, tylko jest kwestia, w jaki sposób przede wszystkim ma się postać, ma się pojawić w tej sieci wirtualnym. Jak patrzy się na programy telewizyjne, i patrzy się na filmy fabularne, to się wydaje, oj, jakie to niesamowite scenografie trzeba było stworzyć do danego programu. A tu się okazuje, że tak naprawdę to czasami zielona przestrzeń wystarczy, żeby stworzyć smoki, zamki, pałace, miasta. Do promocji miast ten instrument jest bardzo istotny i myślę, że będzie do wykorzystania przez wszystkie miasta i metropolie. Ważna dla nas jest taka promocja inwestycyjnych terenów. Wydaje się, że dzięki takiemu studiu będzie można zainscenizować, wizualizować pewne inwestycje, które mogłyby powstać w pewnych regionach miasta czy dzielnicach. Będzie dużo łatwiej pokazywać inwestorom wizję taką przyszłości miasta, jak ono może wyglądać. Wirtualne studio to ponad 200 metrów kwadratowych. Kosztowało około 800 tysięcy złotych. Za najnowsze rozwiązania technologiczne i tym samym możliwości studia odpowiada BMX Media. Kolejne przesłuchania świadków w sprawie Łukasza T., kierowcy autobusu, który w lipcu 2021 roku śmiertelnie potrącił 19-letnią Barbarę na ulicy Mickiewicza w Katowicach. We wtorek w Sądzie Okręgowym w Katowicach zeznawała była partnerka Łukasza T. Zazwyczaj spokojne. Szczerze mówiąc, więcej nie pamiętam. Minęło tak dużo czasu, że wiadomo, że w pracy raz było lepiej, raz gorzej, ale to wynikało po prostu z charakteru pracy, zawodu. Przyznała jednak, że mężczyzna czasem kontaktował się ze swoim psychologiem, a raz była świadkiem sytuacji, gdy zachował się agresywnie, gdy doprowadził do kolizji. Wówczas miał kopać samochód osoby, z którą się zderzył. Przesłuchiwana była także Linda P., która na drodze pomogła odciągnąć jedną z osób sprzed kół autobusu. Tak, bo napadła do przodu i leżała kolanami na ziemi i miał... Złapaliśmy i odciągliśmy w stronę chodnika, odskakując razem z nimi.
No upadła do przodu, to leciała na ręce, na kolana. Złapaliśmy ją za rękę i pociągliśmy na chodnik. Proces Łukasza T. powoli zmierza ku końcowi. W maju odbędzie się kolejna rozprawa. Kluczowe mogą być zeznania biegłych. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy odbędą się mowy końcowe. Gang kibolskiej Torcidy miał wydać wyrok na sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Według CBŚP gang założyli kibole górnika Zabrze. Sprawę jako pierwsza opisała Gazeta Wyborcza. Sędzia, o którym mowa, jeszcze do niedawna orzekał w 3 procesach przeciwko członkom Torcidy. Od teraz nie będzie orzekał w 2, a tylko w 1 wymierzonym tzw. żołnierzom niższego szczebla należącym do grupy. Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach wniósł żądanie o wyłączenie od rozpoznania 2 spraw z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Takie żądanie zostało uwzględnione. To żądanie jest związane z postępowaniem, jakie zostało wszczęte w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa na jego szkodę. W sprawie planowania zamachu na sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach śledztwo prowadzi Prokuratura Krajowa. Śląscy policjanci zatrzymali we Wrocławiu 5 obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój na właścicielu tyskiego kantoru. Łupem padło blisko 200 tysięcy złotych. Udało się odzyskać część skradzionych pieniędzy. 4 zatrzymanych usłyszało już zarzuty i na wniosek prokuratury trafiło do aresztu. Do rozboju doszło 23 marca w Tychach. Gruzini już wcześniej pojawiali się w pobliżu kantoru i obserwowali. By nie zwracać na siebie uwagi, za każdym razem zmieniali samochód. W dniu, w którym upewnili się, że ich łupem padnie znaczna suma pieniędzy, ruszyli do ataku. Przy ulicy Jaskrów celowo wjechali Fordem w samochód pokrzywdzonego. Po stłuczce z Forda wybiegło 4 zamaskowanych mężczyzn, którzy używając siły ukradli przewożone pieniądze. Po kilku dniach kryminalni wpadli na trop. W ustaleniu tożsamości 2 z przestępców pomógł przedstawiciel MSW Gruzji. Dzięki tej współpracy 29 marca w jednym z mieszkań we Wrocławiu śląscy policjanci zatrzymali 5 Gruzinów, którzy, jak się okazało, również za wschodnią granicą dopuszczali się przestępstw na tle rabunkowym. Śledztwo pod nadzorem tyskiej prokuratury jest w toku. 80 lat temu świat po raz pierwszy usłyszał o zbrodni, jaką na polskich jeńcach wojennych dokonali funkcjonariusze NKWD w Katyniu i nie tylko. Ojciec pana Bolesława był policjantem ze Śląska. No trochę pamiętam, to 6 lat było, jak my się rozeszli. Myśmy uciekali na furmance do Rosji. 7 dni my jechali w jedną stronę, tyle że na granicy wyszedł żołnierz radziecki, padł mu jechać z powrotem. No i 7 dni jechali z powrotem. Pan Bolesław swojego ojca wtedy zobaczył po raz ostatni. Dopiero w 2006 roku dowiedział się, że został on zamordowany przez NKWD w Miednoje. Dziś w ramach okrągłej rocznicy odkrycia zbrodni katyńskiej do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach przekazano guziki należące do zamordowanych jeńców wojennych. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. Dla nas osobiście jest to o tyle ważne, że tak naprawdę przez cały okres komunizmu o tej prawdzie nie mówiono i nie wolno było mówić. Dopiero Solidarność w 80 roku zaczęła się mocno i głośno o prawdę o Katyniu dopominać. 80. rocznica odkrycia zbrodni katyńskiej to również dobry moment do przypomnienia, że mordowani byli nie tylko oficerowie Wojska Polskiego, lecz również funkcjonariusze KOP-u czy policjanci, w tym wielu tych pochodzących ze Śląska. To są relikwie, które zostały wydobyte z dołu śmierci nr 1 w sierpniu 91 roku w czasie odsłonięcia pierwszego dołu, który jest określany dzisiaj mianem dołu śląskiego, ponieważ było najwięcej tam właśnie pogrzebanych funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego. Według szacunków NKWD w lasach w Katyniu, Charkowie i Miednoje zamordowało wiosną 1940 roku około 22 tysięcy Polaków pełniących różne ważne ówcześnie funkcje w polskim państwie. Nowy inwestor w GKS-ie Tychy? Nieoficjalnie jeszcze w tym tygodniu. Nawet 75% udziałów w klubie ma wykupić międzynarodowa spółka PMG. Kwota, o jakiej się mówi, to około 1,5 miliona euro. Władze GKS Tychy jednak oficjalnie nie potwierdzają jeszcze tej informacji. Na razie to jest wielki tydzień w kalendarzu liturgicznym. Czy to będzie wielki tydzień, jeśli chodzi o jakieś wydarzenia dotyczące ważnych spraw dla GKS-u Tychy? Tak się może stać, natomiast jeżeli tylko będziemy mieć informację, że rzeczywiście
coś będzie lada moment konkretyzowane, to na pewno z taką informacją do Państwa wrócimy. Nie będziemy niczego tutaj ukrywać. GKS nie ukrywał dziś z kolei nowego trenera, którym został Dariusz Banasik. Trener oficjalnie zaczął pełnić swoją funkcję we wtorek, ale już wczoraj oglądał z trybun zwycięski mecz GKS-u z Resowią. Jeżeli chodzi o ten sezon, no wiemy, w jakiej sytuacji jest zespół, tak? Jeszcze paręnaście godzin temu, no gdyby nie to zwycięstwo, może by się okazało tak, że zespół no, będzie walczył o utrzymanie, chociaż to jeszcze w tabeli aż tak pięknie nie wygląda. Natomiast moim celem w tej chwili jest na pewno poprawa wyników. Moim celem jest też tutaj, żeby zespół zaczął lepiej punktować, widowiskowo grać. Na 9 spotkań przed końcem sezonu GKS ma na swoim koncie 30 punktów i wyprzedza strefę spadkową o 7 oczek.